Witam Państwa. Przed Państwem Kamil Łagowski i Marcin Gruber z swoją prelekcją Kiedy ostatnio zrobiłeś coś dla 15 milionów ludzi? Brawo. Witam wszystkich. Tak właśnie mam na imię Kamil. Przyjechaliśmy z Finlandu, z Krakowa i chcielibyśmy Wam dzisiaj powiedzieć, co można zrobić na 15 milionów ludzi. Jest ze mną nasz kolega. Cześć, jestem Marcin. Ponad 5 lat programuję zawodowo w Pythonie. Zajmuję się usługami pakietowymi. Na dzisiejszej prezentacji chcielibyśmy Wam powiedzieć, jak robimy większe systemy, duże systemy dla milionów użytkowników. Przejdziemy przez pojęcie asynchroniczności. Czym jest asynchroniczność? Jak się zachowuje w systemach operacyjnych? Pokażemy Wam, jakich narzędzi używamy do budowania dużych systemów, przez jakie narzędzia przechodziliśmy, jakie narzędzia testowaliśmy i na koniec przejdziemy do architektury, jaką stosujemy. Zanim przejdziemy do meritum, może dwa słowa o samym DreamLabie, bo pewnie większość z Was nas kojarzy albo z naszej szklanej ściany, albo z Onetu. DreamLab jest to firma, która w ostatnim czasie pomagała trochę Europę Środkową i Szwajcarię, a w Polsce tworzy znany portal Onet.pl, jak i inne wizytówki polskiego internetu. Jest nas 300 deweloperów i działamy. Każdy z tych serwisów ma naprawdę miliony użytkowników. Onet ma ponad 15 milionów. Pokażę Wam, jak taki system zrobić, jak go stabilnie utrzymywać i jak rozwijać. Pierwsza myśl, co się kojarzy z systemem z milionami użytkowników, z dużym ruchem? No na pewno z wieloma instancjami aplikacji, z wieloma procesami na serwerze, z obsługą wielu socketów, file deskryptorów, co się wiąże z dużą ilością serwerów, jak i serwerowych, tak? Oczywiście możemy w ten sposób budować aplikacje, skalować systemy, ale z naszego doświadczenia wynika, że to jest tak droga dosyć okrojona i w pewnym momencie ten zasób się kończy, budżety są ogromne, no i trzeba w końcu wymyślać jakiś inny sposób. No jeżeli nie skalowanie sprzętem, skalowanie serwerami, to co? No pewnie trzeba coś zrobić innego, ciekawego w tej aplikacji. No my poszliśmy w asynchroniczność, ale z czym Wam się kojarzy synchroniczność? Też. Większości ludzi synchroniczność kojarzy się z czymś bardzo pozytywnym, z czymś ułożonym, z czymś synchronicznym, nawet synonimem synchroniczności jest równoległość. Co właśnie w systemach IT trochę się kłóci. A czym ma synchroniczność? Się kojarzy? Z wydajnością. No właśnie. Tak powie każdy człowiek z IT. Natomiast ludzie bardzo negatywnie postrzegają synchroniczność jako coś bohaterskiego, nieułożonego, broń Boże równoległego. To jest coś bardzo niesymetryczne. No ale dobra, okej, ta synchroniczność kojarzy się z czymś gorszym dla normalnego człowieka. Ale czym może być asynchroniczna praca? Może w tym coś jest pozytywnego. Popatrzmy na pracę takiego mechanika. Mechanik ma w ciągu dnia do wykonania kilka czynności. Jedną z tych czynności jest załóżmy wymiana oleju. Żeby wymienić olej w silniku, mechanik musi odkręcić korek, poczekać aż ten olej ścieknie, następnie napełnić silnik nowym olejem. Po czym przystępuje do kolejnej czynności, na przykład do wymiany lampki w bagażniku. To jest to czynność, powiedzmy, dużo mniej czasochłonna. Taki typ pracy to jest typowy model pracy synchronicznej. Gdyby ten mechanik próbował to robić asynchronicznie, to w momencie, jak odkręcił korek silnika, olej by w tym momencie ściekał, mógłby się zająć czynnościami innymi, drobnymi, które można w tym czasie zrealizować, na przykład wymienić lampkę w bagażniku. Taki model pracy to jest właśnie praca asynchroniczna. W tym samym czasie jesteśmy w stanie zrobić więcej czynności. W momencie, gdy jedna czynność jest długotrwała, możemy przyjmować, realizować inne mniejsze czynności. Czy ktoś wie, jak te czynności były wykonywane w wielowątkowości? Samochód. No, fajnie, potrzebne było kilku.
Właśnie. Kilku mechaników, ale pod jednym warunkiem. Mieliby jeden zestaw narzędzi i w momencie zmiany czynności musieliby się wymieniać kluczami, narzędziami. To jest właśnie w systemach operacyjnych zwany kontekst switching, który niezbyt pozytywnie wpływa na działanie systemów i stąd jest pewna wada wielowątkowości. Wiemy, jak działa asynchroniczność w życiu takiego Kowalskiego, jak to się dzieje w systemach operacyjnych. No, jest to możliwe dzięki nowym selektorom, sposobom monitorowania soketów w systemie operacyjnym. Na początku, w momencie powstawania systemów operacyjnych, był bardzo popularny select. Select miał pewne wady. Zrobienia asynchronicznych połączeń z użyciem selecta to jest trochę mało wydajne dla kernela, mało przyjazne do systemu operacyjnego. Select jest trochę wolny, jest w stanie obsłużyć jednocześnie tylko 1024 file scriptory, ma duże ograniczenia, więc próba zrobienia asynchroniczności za pomocą selecta raczej się nie sprawdziła. Selektory trochę ewoluowały, powstał POL. No, POL miał podobne zasady działania wyszukiwania informacji w kernelu jak select, jedynie zniesiono ten limit 1024 file scriptorów, ale dalej niewiele nam to dawało, jeżeli chcielibyśmy zrobić asynchroniczną aplikację. W końcu społeczność zaczęła rozważać tak zwany problem C10K, co zrobić, żeby utrzymać 10 tysięcy połączeń na serwerze, więc stwierdzono, że trzeba coś zrobić nowego w systemie operacyjnym, jakąś rewolucję, żeby taką liczbę połączeń utrzymać i obsłużyć użytkowników w krótkim czasie. No i tak powstał Apple. W 2002 roku był patch do kernela 2.4, który umożliwiał korzystania z Apple'a. W kernelu 2.6 już jest to wbudowana standardowa funkcjonalność. Apple w porównaniu do selecta i pola nie musi przeszukiwać za każdym razem wszystkich file deskryptorów w momencie, gdy aplikacja pyta o jakieś aktywne, czy coś przyszło, czy może coś wrzucić do zapisu. W przypadku selecta kernel musiał przejrzeć wszystkie file deskryptory podpięte pod proces. W przypadku Ebola aplikacja dostaje to, co chce, bez przeszukiwania wszystkiego. Można porównać takie wyszukiwanie do tabeli z indeksem i bez indeksu. Jeżeli mamy kilka rekordów, takie wyszukiwanie jest proste w każdej tabeli z indeksem i bez indeksu. Natomiast jeżeli tych rekordów przybywa, tak samo jak tutaj połączeń, próba wyszukiwania informacji w tabeli, która ma 100 tysięcy rekordów, no jest bardzo ciężka. Dokładną różnicę możemy zaobserwować. Testy były przeprowadzone na bibliotece Event. To jest biblioteka, która umożliwia obsługę callbacków na selektorach i na przykład korzysta z niej Memcached. Każdemu chyba dobrze znana aplikacja w systemach Unix. Jest bardzo szybka. Korzysta z biblioteki Event i działa szybko. Jaka jest dokładnie różnica? W przypadku mamy oś Y przedstawia liczbę file deskryptorów, natomiast oś Y przedstawia czas obsługi w mikrosekundach. W przypadku selecta i pola czas obsługi takiej liczby file deskryptorów no jest widać dużo wyższy niż w przypadku Apollo i KQ. KQ to jest analogiczna implementacja tego systemu GSD. Jest jeszcze DevPol w Solarisie. Także widać tutaj różnice około dwie wielkości, że to wyższe. Na przykład przy obsłudze 10 tysięcy file deskryptorów z selektorem Apple i KQ jesteśmy w stanie to zrobić 30 mikrosekund, natomiast w przypadku pola i selecta aż prawie 10 tysięcy mikrosekund. No różnica jest ogromna. Stąd ten power i stąd ta możliwość prowadzenia asynchroniczności na poziomie systemu operacyjnego. A jak z tym ograniczeniem do systemu względu 4? Selekt ma takie ograniczenie? Ten wykres tutaj przedstawiono 10 tysięcy file deskryptorów, tak? Być może to w tym przypadku nie jest znaczące przy jednym aktywnym połączeniu. Ten wykres przedstawia jedno aktywne połączenie. Są też porównania, w którym jest dużo aktywnych połączeń i dużo zapisów i wtedy widać lekko różnicę. Natomiast tutaj w przypadku Apple'a też jest na początku trochę różnica,
te blokujące połączenie AIA. Jeżeli mamy aplikację i aplikacja wysyła zapytanie systemowe do kernera, w tym momencie kernel musi tą aplikację zablokować. Aplikacja nie może wykonywać żadnej czynności. Dopiero w momencie, gdy odpowiedź z AIO przyjdzie, czyli na przykład odpowiedź z bazy danych, kernel zwalnia aplikację i zapytania mogą być wykonywane dalej. Jaka jest różnica przy asynchronicznym IO? W momencie odczytu i wysłania pytania systemowego do kernela, kernel inicjalizuje taki odczyt, ale mówi aplikacji działaj dalej. I zapytanie, znaczy aplikacja w tym momencie wysyła nowe zapytania do kernela i cały czas żyje. Nie ma tego przystoju w działaniu, tak jak w przypadku tego mechanika, który może wykonywać mniejsze czynności. Możemy sobie porównać to na przykład, jeżeli mamy powiadomienia, wysyłamy powiadomienia do Facebooka i wysyłamy powiadomienia za pomocą maila. W momencie, gdy na przykład Facebook długo odpowiada, może nie jest to częsta sytuacja, ale może się tak zdarzyć, no jesteśmy w stanie wykonać dużo innych notyfikacji, dużo innych wysyłek powiadomień za pomocą maila, powiemy, że to jest nasz serwer SMTP i działa szybko. Odpowiedź wraca, przekazywany jest do aplikacji Voltex z informacją, że takie coś przyszło i możemy działać dalej. Wiemy, że asynchroniczność na pewno nam się przyda w przypadku budowania z aplikacji wysokowydajnych, aplikacji, które muszą obsłużyć dużą ilość połączeń, dużą ilość użytkowników. No ale często widzimy takie memy w internecie, że programowanie asynchroniczne jest bałaganiarskie, że tych klubeków już się nie da ogarnąć. Próba napisania jakiegoś diagramu sekwencji do aplikacji, no ograniczy student, bo jest przejść tyle, że no łapiemy się za głowę i nie wiemy, co z tym zrobić. Są pewne techniki, są pewne narzędzia, jak to sobie ułożyć, jak bez płaczu programować i to przestanie nam kolega dać. Dzięki. Przejdźmy teraz na wyższy poziom abstrakcji. Jak teraz mamy napisać kod naszej aplikacji, żeby działała synchronicznie? Załóżmy, że dostaliśmy zadanie, mamy napisać małą usługę, która załóżmy obsługuje ruch rzędu 100 zapytań na sekundę. Jak teraz byśmy mieli ją zaprogramować? Na początek weźmy kawałek kodu synchronicznego. Mamy tutaj taki standardowy użyty moduł do obsługi zapytania HDD. Wykonujemy zapytanie tak jak przeglądarka by to robiła. No i wypisujemy liczbę bajt, która została ściągnięta z danego URL. Jaka wydajność byłaby takiej aplikacji, gdyby to zapytania działało szybko, w rzędu 1 sekundy. Wtedy jedna instancja aplikacji mogłaby spokojnie mieć przepustować 100 zapytań na sekundę. Ale gdy taka usługa zależna zacznie odpowiadać w czasie rzędu 1 sekundy, to wtedy nasza aplikacja zwolni do jednego zapytania na sekundę. Musielibyśmy dostawić o wiele więcej instancji, żeby zapewnić większą przepustowość. Blokowanie następuje po wysłaniu zapytania przed zwróceniem odpowiedzi. Jak moglibyśmy rozdzielić ten kod, żeby w tym czasie mogły działać inne funkcje? Po pierwsze możemy użyć stylu kalpakowego, czyli rozdzielić ten nasz kod synchroniczny na dwie funkcje. Tutaj mamy przykład dla frameworku Tornado. Używamy trochę innego klienta HTTP asynchronicznego, w którym wywołujemy zapytanie i przekazujemy referencję do funkcji, która ma zostać wykonana, jeżeli ta aplikacja, jeżeli przyjdzie odpowiedź na nasze zapytanie. Jak to będzie wyglądać na diagramie sekwencji? Po pierwsze, że mamy w aplikacjach asynchronicznych coś takiego jak ten zdarzeń event loop. Ta struktura naszej aplikacji odpowiada za to, za komunikację z kernelem, za wysłanie zapytań, no i sterowanie tym, jakie funkcje mają być uruchomione w naszej aplikacji. Po pierwsze, przychodzi do naszego zapytania, zostaje wywołana funkcja inPageSize. Ona przygotowuje zapytanie, wysyła przez IOLOOPa i kończy swoje działanie. Potem mogą nastąpić wywołania inne, może być wykonywane inne zapytania. Dzięki temu, nawet jak ta funkcja
przyjdzie odpowiedź, zostanie wywołana funkcja dorkałek, no, która coś tam robi, no i znowu sterowanie przechodzi do event looba. Jakie mamy alternatywy takiego stylu programowania? Jest coś takiego jak coroutine, termin, który oznacza funkcję, to procedurę, która może zostać zatrzymana i wznowiona w pewnym momencie. Sam termin już trafił do literatury kilkadziesiąt lat temu, dotyczy programowania w Assemblerze, a możemy to użyć też i w Pythonie. Jakby wyglądał to aplikacji, która używa kodu? Po pierwsze, zauważmy, że mamy tutaj jedną funkcję i struktura kodu jest bardzo podobna do kodu synchronicznego. Mamy stworzenie klienta, przygotowanie zapytania, dostajemy odpowiedź, wypisujemy, jako się obrabiamy. Jakie są różnice? Po pierwsze, mamy deklarator coroutine, który oznacza, że ta funkcja nie działa w sposób synchroniczny. Jeżeli skończy swoje wywołanie, to wcale nie znaczy, że się zakończyła. Zostanie zwrócony obiekt tymczasowy, tak zwany future, dzięki któremu będziemy mogli się doczekać na naszą prawdziwą odpowiedź. Tutaj mamy w kliencie także użytą funkcję typu coroutine. Ona zwraca tymczasowy obiekt. Żeby doczekać się asynchronicznej odpowiedzi, używamy słówka jeden. W tym przypadku, w tym frameworku, zostało użyte właśnie do implementacji coroutine. Normalnie znamy to z Pythona, jest to słówko użyte do definiowania generatorów. Ale dzięki swoim właściwościom, podczas tego jeden sterowanie przechodzi do mailuba i mogą być wykonywane inne zapytania. Zobaczmy to na diagramie sekwencji. Po pierwsze, przychodzi do nas zapytanie i wywołana funkcja printPageSize, która przygotowuje zapytanie i zostaje nam wysłane. Potem funkcja printPageSize nie kończy swojego działania, jest zawieszona, to jest oznacza to przerywane linie. W tym czasie mogą być wykonywane inne zapytania, czy też na przykład jeszcze raz zostanie wywołana ta funkcja printPageSize, ale będzie już to inny obiekt. Po przyjściu odpowiedzi funkcja printPageSize po tym słówku jeden zostanie wznowiona. No i kończy swoje działanie. No i teraz, który z tych styli jest lepszy? Możemy się zapytać na przykład jakiegoś autorytetu. Guido van Rossum, przedstawiając się z frameworka SynKaja, powiedział: no nie lubię kalbaków. No, fajna rada. Ale może dlaczego tak sądzi? To jest tu zapytane, może ma jakieś argumenty. Ja mam swoje. Co się stanie, gdy spróbujemy zaprogramować coś bardziej skomplikowanego? Na przykład to. Nie próbujcie tego przeczytać. Jest to funkcja, która wykonuje trzy zapytania, jeszcze obsługuje błędy. Okazuje się, że w przypadku użycia kalbaków, po pierwsze, to wywołanie musimy rozdzielić na kilka kawałków, po drugie, samodzielnie musimy obsługiwać wyjątki i przekazywać je dalej. W przypadku coroutine one nam zapewniają przekazywanie wyjątków, i możemy ją obsługiwać tak jak w kodzie synchronicznym. No i generalnie takiego stylu programowania byśmy oczekiwali, żeby łatwo programować asynchronicznie. No ale jakiego teraz zestawu narzędzi użyć? Powiemy kolegom zespołu: Jacek, napisz coś asynchronicznego, Jarek też chce coś zrób, co się okaże? Okaże się, że jeden użyje jednego frameworka, drugi innego, no i będziemy mieli bałagan. W naszej firmie staraliśmy się przed takim wyborem ponad 2 lata temu. Zaraz wam opowiem, jaki zrobiliśmy przegląd dostępnych narzędzi, co wybraliśmy i co z tego wynikło. Pierwsze zacznijmy od samej implementacji Pythona. Tutaj mamy na przykładzie samochodu. To jest Dragster, samochód wyścigowy stworzony do osiągania wielkiej prędkości na linii prostej. Jednak w takim załóżnym ruchu w mieście ulicznym nie miałby specjalnej przewagi. Nie tak łatwo, bo niestety znajdziemy takie opony, które są z tyłu. Nie jest też stworzony dla największego bezpieczeństwa. Co to za implementacja Pythona? To jest PyPy, który dzięki kompilacji kodu w czasie działania zapewnia o wiele większą wydajność na procesorze w konkurencyjnej implementacji. Jednak w operacjach wyjścia w usłyszeniu sieciowej nie daje nam dodatkowych tej zalet, a nam chodziło właśnie o prowadzenie synchroniczne i obsługę sieci. Też nie wszystkie biblioteki są podobne z tą wersją Pythona,
ale powyżej 600 równoległych połączeń aplikacja się rozkładała w pęk, zwracając segmentation fault. Nie wchodziliśmy tutaj w szczegóły, czego tak się dzieje, popatrzyliśmy, co mamy innego. Może coś bardziej standardowego, jakiś sprawdzony samochód japoński, który działa, jest solidny. Co to za Python? CPython 2.7 oczywiście. Wszyscy go używają, nie ma problemów, wszystkie biblioteki z nim działają. Ale czy jest coś lepszego? Mamy coś takiego jak samochód elektryczny Tesla, który ma na przykład prostszą budowę, silnik spalinowy jest o wiele bardziej skomplikowany niż silnik elektryczny. Twórca tego samochodu przekonuje nas, że to przyszłość, niedługo wszyscy będziemy nim jeździć. Wielu się nawet z tym zgadza, ale kto tak naprawdę używa? Też jest większy problem z użyciem na przykład stacji ładowania, z dostępnością takiej stacji ładowania. Co to za Python? Python 3, dobrze. Patrzyliśmy na tego Pythona i rzeczywiście okazało się, że ma zmienioną bibliotekę standardową, która jest porządkowana. Na przykład z własnego doświadczenia mogę Wam powiedzieć, że dzięki porządkowaniu łańcuchów tekstowych, stringów i bajtów nie miałem problemu z tym, że jak przekazywałem dane między różnymi bazami danych, to nie było problemu z kodowaniem znaków. Też ten Python jest nastawiony na rozwój. Pythonie 2, już tego nie ma. Ze względu na programowanie asynchroniczne, do języka wprowadzane są nowe narzędzia, dzięki którym jest ono jeszcze łatwiejsze. Dobra, ale co dalej? Jaki będzie nasz framework asynchroniczny? Zróbmy mały przegląd. Pierwszy twister, który jest taki solidny panelik z latami doświadczeń. My mówimy po chińsku i panu po chińsku, tylko że my po angielsku, a pan po angielsku. Wydawało nam się trochę trudniejsze do obsłudzenia niż takie zwykłe zatrzymania kodówki. Chociaż mowa na zalety też umożliwia implementację wielu własnych protokołów. Co mamy dalej? Może coś bardziej nowoczesnego. Asynkają, można powiedzieć, dziecko Guida, ponorostą twórcy Pythona, który zadaje nam fajny sposób implementacji. Jednak wydaje się, że nie jest jeszcze zbyt dojrzały na produkcyjne użycie. Z takich względów na przykład jak dostępność bibliotek. Co mam jeszcze? Na przykład event, który potrafi załatwić sprawę szybko i sprawnie. Nawet nie trzeba czasem zmieniać kodu naszej aplikacji. Ale jako kontrolnik nie używa takich zbyt legalnych metod. W czasie działania podmienia działanie funkcji systemowych biblioteki standardowej, to działa asynchronicznie. Nie wiem, jest to fajne, ale potem się okazuje, że mamy jakąś funkcję, nie wiadomo, czy ona działa asynchronicznie, czy asynchronicznie. Co mam jeszcze? Tornado, który jest trochę jak taki profesjonalny kierowca ciężarówki. Sprawdziliśmy go w kilku projektach, no i rzeczywiście pokazał się na taki sprawdzony, solidny pracownik, który dowodzi zapytania i nie ma generalnych problemów. Wspiera też styl programowania Korugi i wspiera Python 3. Jest nakierowany na rozwój. Jakie ma wady? Ma troszkę mniejszą dostępność bibliotek do obsługi różnych baz danych. Co wybraliśmy? Zdecydowaliśmy się na Python 3 i Tornado ze względu na to, że są to projekty nakierowane na rozwój, na ułatwienie prac programistom. Miało też wystarczającą dostępność bibliotek systemowych, a my potrzebowaliśmy bardziej obsługi na poziomie HTTP. Jak się nam to sprawdza? Od ponad 2 lat przychodzą nam już wiele systemów. Mamy ponad 200 aplikacji napisanych z użyciem tych narzędzi. Działają w ponad 800 instancjach i działają wydajnie. Jedna taka może obsłużyć przepustowość, jedna instancja rzędu 50 do 500 co prawie na sekundę. Wiemy teraz, jak napisać taką jedną aplikację, ale co dalej? Możemy coś zbudować większego. No właśnie, wiemy już, że
asynchroniczność przyda nam się w przygotowaniu dużych systemów. Wiemy, jakich narzędzi możemy użyć, jakiej implementacji Pythona użyć do budowania wysoko wydajnych systemów, ale jeżeli chcemy zrobić coś naprawdę dużego, potrzebna jest nam dobra architektura. Są różne modele budowania takiej architektury. Jedną z nich jest coś takiego. Jest to widać dosyć zaawansowany system zbity w jedną całość, ciężki do rozdzielenia, bez widocznych podzespołów, bez jakiegoś wspólnego protokołu połączeń. Oczywiście naprawdę to jest super machina, która się sprawdza, ale jest bardzo ciężka do rozbudowy. Jeżeli chcielibyśmy w takim czymś prowadzić coś nowszego, czyli na przykład wymienić turbinę, to zazwyczaj się kończy tym, że wydaje się nowy model samochodu z nowszym silnikiem, z nowszymi podzespołami. Bardzo ciężko te elementy się rozwija, a co najgorsze, ciężko jest wyciągnąć jakiś podzespół i dostosować do innego modelu pojazdu. Jest to raczej niemożliwe. Taki typ architektury nazywamy architekturą monolityczną. Jaka jest alternatywa? Alternatywa jest coś w stylu bolida Formuły F1, który się składa z pakietów, z podzespołów, które się łatwo wymienia, które są mogą być dostosowane do wielu modeli, którym każdy podzespół ma swojego opiekuna, którym próba zmiany wdrożenia jest na pewno mniej stresująca niż w takim systemie zbitym monolitycznym. Jak jest jeszcze plus tego, w momencie awarii osoba odpowiedzialna za dany podzespół jest w stanie szybko go wymienić, a nawet te podzespoły mogą być wymieniane w tym samym czasie przez wiele osób, ponieważ to pakiety, które po prostu się dołącza do systemu. Dodatkowo tutaj w przypadku takiej architektury naprawa jest dosyć szybka i bezawaryjna. Nie potrzebujemy jakiegoś warsztatu, kanału, ASO i tak dalej. Jak taki typ architektury nazywamy? Jest to architektura mikroserwisów. Tak to na przykładzie motoryzacji, jak to może wyglądać w systemach IT. Załóżmy, że mamy jakiś system powiadomień, który być może to nie jest idealna kopia systemu powiadomień, który używamy, ale ma zobrazować różnicę tej architektury. Zazwyczaj stosuje się architekturę trójwarstwową, czyli mamy aplikacje frontendowe, mamy jakiś backend i na samym dole ogromną bazę danych, która obsługuje wszystko, jest zazwyczaj bazą danych transakcyjną, czyli pełne SI, postacie normalne, bezpieczeństwo na wysokim poziomie. Tylko co w przypadku, jeżeli taki system rozwijamy na przykład 2-3 lata? No, po 2-3 latach zastanawiamy się, czy takiego systemu nie przypisać, bo ciężko się wprowadza w nim zmiany. Przytoczyło się przez niego wielu programistów. Zmiany są strasznie newralgiczne, strasznie bolesne. Próba zmiany czegokolwiek w takim systemie powoduje zmianę praktycznie zmiany, które dotykają wszystkich funkcjonalności. Jeżeli chcielibyśmy skonować taki system, to zazwyczaj bierzemy jedną całą warstwę i skalujemy tą warstwę, jeżeli się da, a jak nie, to skalujemy cały system, czyli bierzemy te trzy warstwy systemu i rozprowadzamy między serwerem. No jest to dosyć ciężkie. Co by się działo, gdybyśmy tą architekturę monolityczną, jest to przykład architektury monolitycznej, zamienili na architekturę mikroserwisów. Trochę by się to rozłożyło. Być może z pozoru wygląda, że jest bardziej bałaganiarsko, więcej elementów połączonych ze sobą, więcej komponentów, ale daje nam to taki plus, że mamy podzespoły systemu, w których możemy wprowadzać zmiany, które możemy dowolnie skalować bez wpływu na całość systemu. W tym momencie na przykład, jeżeli chcielibyśmy zwiększyć wydajność uwierzytelnienia, bo przybyło nam trochę użytkowników, skalujemy jeden system bez skalowania całej architektury. Co jeżeli chodzi o bazy danych? Zapominamy o takim czymś jak twarde bazy danych. Całkowicie może nie zapominamy, ale wprowadzamy alternatywy. Nie ma takiego czegoś jak zachowanie pełnej transakcyjności. W architekturze mikroserwisów pojawia się takie coś jak Eventual Ecosystence, czyli tak planujemy aplikacje, tak je budujemy, że na przykład może dojść do takiej sytuacji, że zapisujemy coś, od razu tej informacji nie dostajemy, tak? Musimy chwilę poczekać.
dostosujemy bazę danych do funkcjonalności, którą używamy. Jeżeli na przykład mamy coś bardzo online'owego i chcemy mieć bazę skalowaną na odczyty, bierzemy jakąś bazę NoSQL-ową, na przykład Redisa i działamy. Jeżeli mamy pewne elementy, które zajmują się przetwarzaniem danych, czyli na przykład zliczają kliknięcia użytkownika w portalu, zbierają wpisy z newsletterów, sprawdzają, gdzie użytkownik chodzi i na podstawie tego tworzą jakiś szablon wiadomości, nie musi mieć bazy mocnej na odczyty, ale potrzebuje bazy mocnej na zapisy i na przykład bierze sobie jakąś Cassandrę. Jeżeli chcielibyśmy na przykład prowadzić nowy komponent wysyłki na Facebooka, nie musimy dopinać go do istniejącego systemu, stworzymy nowy pakiet, wpinamy do systemu i działa. Wdrożenia, utrzymanie przy takiej architekturze naprawdę jest dużo łatwiejsze. Martin Fowler jest to osobą, która mocno w ten temat się angażuje. Tak naprawdę dużo firm stosuje to już od dawna, ale pojęcie mikroserwisu powstało dopiero rok temu. Zaczęto faktycznie badać, jaki to ma wpływ na rozwój oprogramowania, na rozwój inżynierii oprogramowania. I powstał taki wykres zależności produktywności od złożoności architektury. W przypadku architektury monolitycznej, jeżeli rozwijamy nasz system, system staje się bardziej złożony, produktywność zespołu bardzo maleje w czasie. Bardzo maleje wraz ze wzrostem złożoności tej architektury. Jeżeli mamy architekturę mikroserwisów, ta produktywność jest mniej więcej zachowana na takim samym poziomie. Pewnie dlatego, że mając wiele podzespołów, łatwiej wprowadza się zmiany, te zmiany są szybsze i mniej stresujące. Wiemy już, że mikroserwisy mogą się przydać w przygotowaniu tak dużych systemów dla milionów użytkowników. A co jakby połączyć jeszcze mikroserwisy i asynchroniczne? Wiemy, że asynchroniczne aplikacje mają taką zaletę, że jak jest jakieś długie zapytanie, w międzyczasie mogą być wykonywane mniej bolesne zapytania dla aplikacji. Wiemy, że mikroserwisy powodują pewną stabilność i stabilny rozwój tego systemu. No ale z czym nam się to wiąże? No jest to jakaś kolizja i często bywa tak, że jeżeli zawodzi jeden system, wszystkie pozostałe systemy siadają jak domino, kładą się jak domino. Czyli na przykład jeżeli mamy bazę danych, nagle baza danych dostaje loka, systemy backendowe tracą połączenia, a nawet w przypadku aplikacji asynchronicznej dobijamy do limitu file descriptorów per proces. No i wszystko się kładzie. I na przykład kończy się pamięć na froncie, na patchach i nie mamy systemu. Jak sobie z takim czymś poradzić? Mając nasz przykład z architektury mikroserwisów, oprócz zwykłych połączeń real-time możemy sobie wprowadzić lekkie opóźnienia za pomocą kolejek. Opóźnienia tak w cudzysłowie, z tego względu, że te kolejki, te opóźnienia powodują nam, zwiększają nam dużo stabilność całej architektury. Na przykład jeżeli mamy system online'owy, który musi zawsze stabilnie działać, czyli na przykład musi przyjąć proces zalogowania użytkownika, musi mu zawsze zwrócić sesję, musi zawsze zapisać użytkownika profil i to, co przegląda na portalu. Natomiast jest system pod spodem, który sobie to przelicza, i on nie musi nadążać z działaniem systemu tak jak system online'owy. On może sobie te dane gdzieś odkładać albo dostać z opóźnieniem i obrobić sobie później, przygotować do wysyłki. No i bardzo dobrym sposobem na stworzenie takiej większej stabilności architektury asynchronicznej jest kolejkowanie najbardziej newralgicznych funkcjonalności i metodyka architektury mikroserwisów zakłada, że to powinno istnieć i nigdy nie możemy tego odkładać na później, bo potem jest zbyt, nie ma czasu na wprowadzenie takich zmian. Dobra, poznaliśmy asynchroniczność, poznaliśmy narzędzia, poznaliśmy architekturę mikroserwisów, jakąś asynchroniczność na poziomie architektury. Jak to wszystko ogarnąć w developmencie i w produkcie? My idziemy z tym, co Martin Fowler próbuje wszystkich uświadomić, czyli filozofia mikroserwisów to nie tylko podział na podzespoły całej architektury, ale to jest wprowadzenie szereg metody inżynierii oprogramowania, tak
takie jak automatyczne wdrożenie, automatyczne testowanie, continuous integration, continuous delivery, testy jednostkowe, eventual inconsistency. W jaki sposób to próbujemy ogarnąć? Wszystko wprowadzamy agile'owo. To jest bardzo pomocne, jeżeli mamy system, który wiemy, że będzie się ciągle rozwijał. Scrumowo, iteracyjnie wprowadzamy małe zmiany, które są widoczne na zewnątrz. Nie przygotowujemy masę zmian, które wdrażamy za 2 miesiące, za pół roku, bo to zazwyczaj się wykrzacza. Repozytorium Gita i pull requesty są bardzo ważne, ponieważ mamy wiele pod zespołów w takiej architekturze. Dużo ludzi nad nim pracuje. Każdy podzespół, załóżmy, ma opiekuna. Te podzespoły mogą być wykorzystywane w wielu systemach, czyli na przykład jeżeli mamy system CMS, który jest w kilku systemach, albo system autoryzacji, który istnieje praktycznie w każdym systemie Oneco, to musimy zadbać o to, żeby te zmiany były kontrolowane, więc pull requesty jak najbardziej się sprawdzają. Do tego bardzo przydaje się continuous integration i coś, co pilnuje, czy po zmerdżowaniu ten build jest, działa, przeszedł testy jednostkowe, integracyjne i nadaje się do wdrożenia. I na przykład tutaj mamy takie połączenie, że mając Stasza i banku nie pozwala zrobić merdża, jeżeli jakiś build jest nieprawidłowy. No oczywiście przydaje się też na analiza kodu. Czasami większość ludzi zwracają tylko na ilość pokrycia testami jednostkowymi. Jeżeli mam te 100% czy tam 90%, to jest wszystko w porządku, on się nie może martwić, ale statyczna analiza kodu może pokazać trochę więcej. Na przykład jak tutaj idę, mam 90% testów jednostkowych, ale według Sonar Cube'a mamy punkt technologiczny 3 dni i 4 godziny. Więc coś skomplikowaliśmy, coś trzeba zmienić. No i oczywiście dobry monitoring. Jeżeli mamy w architekturze mikroserwisów dużo elementów, dużo podzespołów, dużo pakietów, jeżeli występuje jakaś awaria, coś się dzieje, nie jesteśmy w stanie wejść na wszystkie podserwisy, sprawdzić bloga, czy coś się dzieje. Każdy pakiet, każdy podzespół takiego, każdy serwis takiej architektury musi być dobrze monitorowany i pierwszym krokiem przy analizie, że coś się dzieje i tak, jest właśnie monitoring i tutaj bardzo dbamy, żeby był podawał prawdziwe dane i alarmował wtedy, kiedy trzeba. No my taką drogę wybraliśmy, tak idziemy, tak się nam udaje rozwijać serwisy, portale, jedne z największych w Polsce albo i największe. No i wydaje nam się, że jest to dosyć dobra droga. Słucham? Martin Fowler w swoim artykule, tym głównym o mikroserwisach. Paweł w swoim artykule o mikroserwisach na swojej stronie blogu pisze, że mikroserwisy to jest śmierć OSB. Z drugiej strony jest drugi taki ruch w mikroserwisach, który mówi, że wymagają one ewolucji OSB, czyli uproszczenia, wyjęcia tej logiki domenowej z OSB, przeniesienia jej do mikroserwisów, ale przeniesienia też API Gateway'a i jakiejś prostej kolejki zdarzeń, tutaj projektuje w OSB. Jakie jest wasze zdanie? Co ma na myśli OSB, myślałeś? Magistrala integracyjna. Z tego nie korzystaliśmy, ale my doszliśmy do tego, wcześniej robiliśmy wszystko trójwarstwowo. Być może to, co mówisz, albo to, co Martin Fowler wspomina, ma jakiś inny sens. Natomiast my wyszliśmy od tego, że budowanie aplikacji frontendowych, które są podzielone na 3 warstwy, na początku działaliśmy. Mieliśmy warstwę frontendową, mieliśmy warstwę backendową i mieliśmy warstwę bazy danych. To się zupełnie nie sprawdziło, więc zaczęliśmy to rozbijać na podzespoły, podsystemy. Nam zależało głównie na tym, żeby te elementy były reużywalne, żeby tworzyć jednego wielkiego systemu i wdrażać go, i on sobie będzie działał po swojemu, ale tworzyć pakiety, podzespoły i łączyć to jako systemy. No Martin Fowler wprowadza tam strasznie dużo zależności, próbuje łączyć tą architekturę mikroserwisów różnymi metodykami. No pewnie w części ma rację, my nad tym się akurat nie zastanawialiśmy. W jaki sposób integrujecie te mikroserwisy ze
sobą? Używacie jakieś kolejki, jakiegoś RabbitMQ? Tak, używamy systemu kolejek RabbitMQ w tych najbardziej newralgicznych miejscach. No, jeżeli wiemy, że coś jest mało newralgiczne i ten ruch zawsze będzie podobny, no to po prostu jakimś tam protokołem JSON-em. Mamy swoje też repozytorium wszystkich zapytań, także... No, świetna prezentacja. Teraz do końca życzenia się do Madu, że jakoś kojarzyć z kierowcą ciężarówki. Teraz moje pytanie, które są szczegóły techniczne mikroserwisów, jak to po stronie serwerowej organizujecie? Czy korzystacie z jakiejś persystencji połączeń? Co się dzieje, jeżeli jakiś mikroserwis klęknie, czy macie jakiś backup, czy macie te dane, jak się mu wysyłacie? I trzecia sprawa, czy przepuszczacie go przez jakiś centralny punkt, na przykład load balancer, który balansuje sobie na te poszczególne mikroserwisy? Jeżeli chodzi o sam router, który stosuje wszystko, mamy takie repozytorium wszystkich zapytań, o których wspominamy, więc powiedzmy, jeżeli jest jakiś mikroserwis, on jest rejestrowany, jest router, który tym wszystko zarządza wszystko, przypływa cały ruch i on kieruje do odpowiednich mikroserwisów. Jeżeli chodzi o to, co się stanie, jeżeli się nam jakiś serwis przywróci, tak jak był tenet, mamy z swojego private clouda, czyli maszyny są wirtualizowane, tworzone są wirtualki aplikacyjne i w momencie, jeżeli wdrażamy taki serwis, tylko ustalamy, ile instancji potrzebujemy i to się rozchodzi. Jeżeli na przykład jest jakaś awaria i potrzebujemy wyskalować szybko system, za pomocą tego narzędzia automatyki wdrażamy większą ilość mikroserwisów i to działa. Jeżeli chodzi o monitoring podczas awarii, mam agregację logów, czyli logi z wszystkich maszyn spływają w jedno miejsce, no i po prostu widzimy. Mamy też centralny punkt monitoringu i ten monitoring przy wdrożeniu tworzy się dla takich podstawowych błędów HTTP, załóżmy 400, 503, 500, automatycznie, no i od razu wszystko widać. Jakoś nie ma problemu w przypadku awarii dojścia do elementu, który zaczyna błądzić, a dzięki temu też, że jest centralny punkt na każdym, powiedzmy, module sieciowym, przez które przepływają zapytania, jesteśmy tam w tym punkcie w stanie sprawdzić, monitorować błędy HTTP i z tego poziomu wyłapywać te newralgiczne punkty. Ja mam takie pytanie, mówiłeś wcześniej o tym, że usługi są rejestrowane. Czego dokładnie używacie do Service Discovery? I drugie pytanie, w jaki sposób deployujecie te aplikacje Pythonowe, czy to jest Docker, czy po prostu virtualne? Jak to u Was wygląda? Akurat się automatyką nie zajmuję. Na Docker testujemy w tym momencie, ale nie wdrażamy go produkcyjnie, wykorzystujemy Dockera, czyli takie kontenery w jakichś tam elementach systemu pocztowego, ale bardzo mało neurologicznych. I tutaj mamy z Dockerem taki problem, jeżeli chodzi o wysysanie połączeń IO, ale jakoś z tym próbujemy walczyć. Jeżeli chodzi o wirtualki na cloudzie, są to zwykłe wirtualki systemowe, nie używamy WirtualMVA. Marcin, może chcesz powiedzieć? Też nie się w tym zespole, który zajmuje się automatyką, mamy trochę swojego rozwiązania, to też jest naprawdę w sposób open source, ale w rzeczywistości strasznie chodzi. Ja chciałem się zapytać o samo Tornado. Czy macie jakieś podpowiedzi, na co zwracać uwagę przy implementacji Tornado? A druga kwestia to, czy postawiliście sobie gdzieś granicę, że na przykład wykorzystujecie płotki z Tornado, ale tutaj już nie i zaczynacie sami implementować jakieś kawałki już tak dużych wdrożeń, jakie macie? Jeżeli chodzi o Tornado, zaraz kolega może więcej opowie, ja tylko dam taki wstęp.
w 80% korzystamy z Tornado przy budowie takich większych aplikacji asynchronicznych, ponieważ Tornado ma dużo funkcji. Fajnie się w nim buduje aplikacje, szczególnie przez możliwość programowania w sposób synchroniczny, a wszystko się dzieje asynchronicznie, czyli dzięki korutinom. W niektórych sytuacjach wykorzystujemy także Node.js-a i faktycznie asynchroniczność Node.js-a w takim przypadku, jeżeli chodzi o cache'owanie czegoś, takiego systemu pośredniego do podtrzymywania informacji, też się dobrze przydaje. Ale może Marcin. Znowu jeszcze, że u nas zespoły mają jakiś przy implementacji tego systemu, sami wybierają, z jakich kawałków ma się składać. No zwykle to jest Tornado, bo to jest już używane w to. Przy samym programowaniu w Tornado, oczywiście to jest za mało czasu, żeby odpowiedzieć tak szybko. Powiem tylko, że w naszej firmie były potrzebne takie szkolenia wewnętrzne, które robiliśmy dla programistów, którzy musieli się przestawić z programowania synchronicznego na synchroniczne. Jeden z większych problemów było to utrzymywanie statycznych stanów. Jeżeli mamy tam korutinę i używamy jakiejś statycznej zmiennej, to w przypadku wielu zapytań ona cały czas jest utrzymywana, no, niektórzy na przykład popełniają taki błąd, że używali tych statycznych zmiennych do tymczasowych jakichś wartości. Czego zapraszamy na... Można. Ja mam takie pytanie, w którym miejscu tam jest to jakiś na balansa? Mówiłeś, że macie tego routera, który rozdziela, ma jakąś tam listę tych wszystkich rzeczy, ale gdzie to jest to H, w którym miejscu dokładnie? Ten load balancer znajduje się na chmurze. Czyli on jest, to jest H-proxy połączone z Nginx-em i mamy tak sieć podzieloną na poszczególne moduły. Jest model cloudowy, są też moduły wykorzystywane wcześniej do takiej implementacji poza cloudem i do każdego wejścia tego modułu jest na zewnątrz ustawiony H-proxy plus Nginx, który przyjmuje na siebie cały ruch, komunikuje się w międzyczasie z różnymi takimi lekkimi bazami danych, które rejestrują albo sprawdzają, czy na przykład dany interfejs ma pozwolenie wejść, czy na przykład dana aplikacja może skorzystać z danego interfejsu i czy na przykład wykorzystać SSH